Uuu, ty zoba na to. Uja, ale fajne. Co ty pieprzysz? 140 mil na godzinę? Chyba, że te zegary są jakieś nie takie, ale... No to jest coś takiego. Dostałem 250 tysięcy dolarów w grze. Tu mnie nie wiem za co. Coś tam trzeba było zrobić, no nie? Dali GTO 1 179 tysięcy. To musimy sobie kupić. Zdecydowanie. To jest fajne auto. A czy z wyglądu mi się podoba? Oczywiście czerwony kolor. Z wyglądu jest fajne. Wielka, długa maska. Fantastycznie. Głupio się tutaj wyszukuje. Tych za dużo tych samochodów jest. Powinno być według promocji wyszukiwanie. Jest tak. Itali GTO. A Colost kosztuje 2 200 000. Ja mam powiem, że taki sobie jest ten samolot, no. Ale mi się jakoś tak podoba i chcę go sobie kupić. 1 700 000. On chyba jest słaby. On chyba jest słaby. O kurde. Nie wiem, co, czy go brać. Nie, no musimy go kupić, kurde, jest nowe auto. Dobra, zanim on się sprowadzi, ja chyba pojadę sobie najpierw na lotnisko i sobie sprawdzę tego Alconosta. Jakoś tak się go czyta, no nie? Chyba nigdy nim nie latałem nawet. Ja pierniczę. On się tutaj, zobaczcie, skrzydło wystaje. Ledwo się mieści w tym hangarze. Wchodzimy do środka. O, ale w środku wygląda staro ten samolot. Możemy go modyfikować. Ojej, tutaj jakieś grube modyfikacje można zrobić. Strasznie słabo, że trzeba mieć cały hangar pusty, żeby go włożyć. To lepiej by było, żeby można było sobie kupić drugi hangar. Okej, i zobaczymy, jak wysoko muszę lecieć nad poziomem wody, żeby zniknąć. No i teraz coś, ej, teraz coś trafić, to naprawdę trzeba by było... Jezu, trzeba by było, wiesz, jakieś 1000 godzin bombardować, żeby jakiegoś gościa trafić tutaj z takiej wysokości. Taki tam klasa super... Sportowa klasa, to nie jest super sportowa. Tylko to jest klasa sportowa, to jest wolne auto w takim razie. Prędkość maksymalną powinien mieć niską. A może na zlocie stuningujemy? Chodźmy na zlot. Dobra. Itali GTO, kupujcie, bo jest na promocji teraz. Można sobie taniej kupić. Hamulce, zderzaki, przednie i zobaczmy, co my tutaj mamy. Jakiego? O, ktoś koło mnie tuninguje swoją nową furkę, zobaczcie. To nie jest samochód z tej najnowszej aktualizacji, więc jakakolwiek taka drobna zmiana w normalnym salonie tuningowym to jest bardzo mile widziana. Wow! Możemy mieć nawet przeźroczystą maskę. No, do tego auta mi przeźroczysta maska nie pasuje, ale chodzi mi o to, że taka opcja jest, jakby ktoś chciał. Bardzo przyjemnie. Dobrze, i dajemy sobie tu czerwone. Co powiecie na czerwone? Zrobimy takiego czerwonego diabła. A teraz nie mogę kamery tutaj tak obrócić. Mnie się nie podoba, że te przednie koła są tak schowane. Trochę słabo to wygląda. Kolor bym zostawił czerwony. Ale może metalik jakiś czy coś. O. Niech będzie to. Tutaj w ogóle w tym garażu tuningowym dwa razy trzeba nacisnąć coś, żeby potwierdzić wybranie opcji. Dziwne to jest. Ale patrzcie na te światła teraz z przodu. Czy ja dałem... Ja dałem chyba różowe. Przez pomyłkę miałem dać czerwone. Dobra, mówisz, że tutaj VMAX jest wysoki. To jest klasa sportowa, no nie? To on powinien gdzieś tak koło 120 mil cisnąć. Ło! Ej, poważnie? Tam był chyba ze 150. Maskę sobie rozwodzim, ale ta długa maska to jest to. Kurczę. Wiesz, tam jestem. Ach, piękna sprawa, piękna sprawa. Jeszcze będę musiał trochę nim pojeździć, żeby to stwierdzić, ale wydaje się, że nie zarzuca go jakoś mocno, także. Bardzo w porządku. No trzeba zaraz te pojedynki porobić. Aha, nie sprawdziłem jeszcze tam na zlocie, co jest do wygrania, ale chyba jest RX-7, z tego co patrzyłem na Rockstar Newswire. No jak na tył napęd, bo to tył napęd chyba. Nie, jeszcze tak się upewnię. To w GTA różnie jest. Oh shit! Mamy napęd na 4 buty. Właśnie się tak zastanawiam, co on taki stabilny jest. Wiedzieliście o tym? Wow. On jest bardzo stabilny. I dlatego tak dobrze rusza też, no nie?
Dzisiaj sobie sprawdziliśmy i ten samochód faktycznie ma napęd na 4 buty. Jezu, przyspieszenie jest nie do porównania. Ałki, i teraz tutaj. Jeszcze kawałek chyba. Tu chyba. Ale wyskoczył, ty napęd na 4 buty robi swoje. Tym to lekko, zobaczcie jaka różnica. Koła wklęśnięte z przodu w nadkola, to jest jednak straszne trochę. Tak, czasami, no, w niektórych autach, no, na przykład w RX-7 mamy trochę inaczej wyglądający tył. Chodzi mi o te lampy z tyłu. Ale jak z daleka patrzysz, to jest, kurczę, mega podobne. Mega, no. Nie ma dużej różnicy. Dobra, dźwięk jest, klasa muscle jest. W stoku stawanie na kółko nie ma. ASG było, tak. Paintball to był ASG. Przed tuningiem wydaje się być dosyć przyczepny, jak nie muscle. Wow. Zobaczymy, co będzie po tuningu, jak dodamy mocy i wszystkiego. Bo teraz jest taki, no, ładnie skręca. Ty, tu czołg jedzie do mnie. Będziesz strzelać? A tu ten stary czołg jeszcze. Co on robi? Kurde, on jedzie do garażu tuningowego. Chyba czołga stuningować. Dobra, samochód jest na zlocie. Zaczynamy tuning. Modyfikujemy. O kurde, nie działa. O, już działa. Komarków. Ej, no autentycznie, to są jak takie latające muchy, nie? Te opresory. Bzz, bzz, gdzieś tam latają. Jak widzę opresora i mi się chce, to zawsze rozwalam. Dobra, co my tu mamy? O Jezu, co to jest? Ej, tutaj jest bardzo podobny przedni zderzak, co w Kaliko chciałem powiedzieć. Celiko. Bardzo podobny ten zderzak, prawda? No chyba taki sam nawet. Jezu, co to są za spoilery? Ja zostawiam chyba standard. Potem jeszcze się tam pozmienia, no nie? No kurczę, bo nie widać, przez ten różowy kolor to wszystko ci nie pasuje. Czyli dół pewnie samochodu będzie można zrobić pod inny kolor. Agresor zderzak. Dobra, pasuje mi. Tylne zderzaki. No tutaj bardzo w porządku te tylne są, no nie? Ty, zobacz na to. Chromowane siatkowe osłony. Fajnie, wygląda tak, no, nowocześnie dosyć. Ty, co? Jo, ile tutaj jest tych opcji? A czy dużo ich jest dlatego, bo mamy dwa kolory do wyboru? Nieźle. Uuu, ty, zobacz na to. Uj, ale fajne. Ty, ej, zdupiaj, bo ja nie widzę. Z kompresorem. Chromowany kompresor. Ty. A czy standard wygląda i tak fajnie? Kompresor wypadałoby w alternatywnym kolorze. Zaraz sobie... Ja pierniczę, ty. Ale to też mi się podoba. Nie wiem, co wybrać. Ty, a... A, szkoda. To tylko wygląd niestety. Dźwięk się nie zmienia. Szkoda, bo kompresor powinien bardzo zmienić dźwięk samochodu. Ach, szkoda. To słabiutko, słabiutko. Dobra, dodajmy coś masywnego. Ulepszenie silnika. Tak, słab silnika od razu, no. A co mi się tu robi? A, tego prawie nie widać. Bo tutaj nie mam taki zderzak dziwny. Nie mogę kamery obrócić. Nie mogę się spojrzeć na bok. Widzę, że coś tam z boku. Ale nie widzę tego! Ej, nie mogę... What? Ej, nie mogę kamery obracać, tak ma być? Podwójny boczny wydech. Podwójne boczne wydechy. Aha, teraz widzę ten wydech. Ej, dobra, podoba mi się, niech będzie. Aha, bo tu mamy z jednej strony, albo mamy z dwóch. To mi się podoba z jednej, tak jak jest. Ona w ogóle jest jakaś taka wybrzuszona, tak ma być? To ja mam popsuty samochód chyba. Nie, ona jest tak wybrzuszona w standardzie, nie zwróćcie na to uwagi. Co, nie wiem, czy go robić tak na sportowo, czy tak... użytkowo? Nie, drzwi chcę normalne. Chcę
Chcę, żeby tam muzyka jakaś grała w tym samochodzie. Jakie fotele! Dobra, wymieńmy to. Dobre są ultrafioletowe. Testowaliście je już? Dajmy tu ultrafioletowe oznaczenie. Ja bym chciał takie grube pasy. Gruby pas po środku, to by mi pasowało. Może biały? Coś takiego. Chiński ksenon, no. Żaluzje. Jest konkrecik. Te żaluzje się przydają. O, dajmy sobie lakierowane lusterka. Tu mamy jeszcze chlapacze. I co o tym myślicie? Te chlapacze. Taka rajdówka się robi. Jak instaluję chlapacze do jakiegoś auta, to automatycznie mi się w głowie taka rajdówka robi. W takim razie pamiętaj kuloodporne. Aha, dobra, dobra. Weźmiemy kuloodporne. Samochód pewnie ma napęd na tył. Tu możemy dać... A ja bym chciał teraz maskę otworzyć, żeby zobaczyć jak wygląda tam. O, już myślałem, że dach będzie można ściągnąć. No prawda, chyba nie ma tutaj żadnego takiego żadnej takiej paskudnej rzeczy, no nie? Żeby można było oszpecić ten samochód jakoś mocno. Tutaj ten pas się nie przedłuża, ale dobra, dajmy, niech będzie. Zawieszenie. Ładnie siada. No i właśnie, tutaj mamy, to jest muscle car, nie? Więc wypadałoby chyba dać... Ojej, możemy też z tego samochodu taką tęczę zrobić, nie? Tak pokolorować go na różne kolory. Ja bym tutaj spróbował dać felgi muscle, w sumie mało ich używam. To powinni też pododawać jakieś nowe felgi. Najpierw zainstaluję kuloodporne, a potem się jeszcze zobaczy, bo chcę przetestować jak on będzie jeździł na zwykłych oponach. Czy będzie taki przyczepny? Dokładnie, całkiem sporo felg do tego auta pasuje. Dałem sobie taki kolor. Nie wiem, może później sobie coś zmienię. Tutaj widzę, że jest parę ziomeczków. Wyzwę ich na sprint, może będą chcieli pojechać, zobaczymy. Jakie tu były skróty? Tu można chyba jakoś na tory wjechać. Napęd na tył oczywiście. Ej, spoko wygląda po tym tuningu. Zobaczymy, czy będzie nim rzucać przede wszystkim, no nie? Podskoczył jakoś dziwnie, temu z przodu też. Okej. On chyba nie prowadzi się tak jak zwykłe muscle cary. Zdaje się być bardziej przyczepny. No. Zwykłe muscle cary to już by wiesz, powracały się tu parę razy. A ten się trzyma. Zobaczcie, takie nawet mocne. Jestem w stanie go opanować. Ale chyba nie jest szybki. Na pewno nie jest taki szybki jak Kalio. Tylko, że to jest klasa muscle, to jest coś zupełnie innego, więc... No, ciekawie. Mam nadzieję, że ten wyścig premium jeszcze jest dostępny. To by się przejechało tym samochodem. Zobaczę, zaraz... O! Ty zobacz, tu go nawet nie obróciło! Wszystkie te muscle cary, jak się wjedzie na takie wertepki jeszcze bokiem i doda gazu do końca, no to już na 100% się obraca. A ten wygląda na to, że to będzie najszybszy, najbardziej przyczepny muscle car chyba w GTA. Właśnie, może jest szybszy od Yosemite'a. Ja też sobie ostatnio Yosemite'a tuningowałem i no, jest bardzo szybki. Ach, dobra, zobaczmy. No i jest, Dominator ASP. Kurde, co znaczy ten skrót ASP? Coś ze strażą pożarną, to OSP było. Zwykły, niestuningowany? Jest tuningowany Celico z tyłu i jest Comet S2. Woo! Jedziemy. Zobaczymy jak pójdzie. O! To już Celico mnie zaatakowało. No niestety Celico... Ojej! Niestety Celico ma lepsze przyspieszenie. I na starcie... Zobaczcie, kurde, Celico zostawia mnie z tyłu. Nawet Comet. Oj, nie pojechałem skrótem, niedobrze. Hehe, znam ten skrót. Hehehe, boy.
Ja myślę, że jakby był to jakiś dobry gracz, to mógłbym je nawet z tym, tą Toyotą dublować na tym wyścigu. No i nice. Nie wiem, jak gościu to zrobił, że wypadł z tej trasy. Celico się przecież nie da tak zrobić. Jest naprawdę w porządku, jeśli chodzi o trakcję, jak na muscle cara. Kurde, jestem w szoku. W ogóle nie zachowuje się jak muscle car. To bym powiedział może... No klasa sportowa też nie. Tuner też nie. Taki jest trochę ociężały z tym przyspieszeniem. Zobacz, kurde. Moim zdaniem jest bardziej przyczepny nawet niż Supra MK5. No i tak. Dziwne, że ta babka w ogóle przeżyła. I zobaczcie, miał... No, przewaga jest kolosalna jednak. No ja się rozbijałem parę razy. Myślę, że jak ktoś z was tutaj ma dobrze ogarnięty ten wyścig, to na pewno lepiej by to pojechał, nie? Samochodem się przyjemnie jeździ przede wszystkim, to jest spoko. Aha, jeszcze miałem sprawdzić, bo ten samochód może na koło stanąć, no nie? Można tak gliczować, że muscle cary mogą mega mocno... mega mocno przyspieszać. Co ten gościu, czekaj, ja od niego uciekam, to jakiś wariat jest. Jest taki glitch, żeby przyspieszać bardzo dobrze muscle carami, to trzeba stanąć na koło oczywiście, ale w momencie, kiedy samochód się podnosi, trzeba puścić gaz i jak zacznie opadać, to trzeba dodać gazu do maksa z powrotem. I wtedy samochód zaczyna tak dziwnie podskakiwać i wtedy ma takie kozackie przyspieszenie. Zaraz to przetestujemy. O, udało się. Aha, tutaj też to działa. Tylko on coś tak skręca na lewą stronę, chyba przez ten wydech tutaj z boku. Bym musiał może dać dwa wydechy na tył czy coś. No to nie coś takiego. No, coś tutaj, pewnie by trzeba było inną kombinację zderzaków i tam wydechów porobić tutaj, żeby można było jakoś lepiej przyspieszać, ale kurczę, samochód jest ciekawy. Myślę, że jest potencjał, żeby nim tam gdzieś nawet powygrywać. Ta prędkość maksymalna w tych nowych autach jest wysoka, tyle co w super samochodach, no nie? Także myślę, że warto się w nie wyposażyć, bo niektóre są naprawdę koksy. Tak sobie wygląda ten po tuningu. A można go obniżać w ogóle zdalnie? Chyba tak. Pana to ziomek. Ja, to jest kozak. Zajebisty to jest. Fajny tuning, znaczy tuning. No, tuning jak tuning, tylko samochód ciekawy jest. Naprawdę nie oczekiwałem po nim czegoś więcej, a tutaj... Bardzo fajnie to wygląda po tuningu. Podoba mi się. No, także co, wpadajcie do GTA, bo ciekawe rzeczy.